Taka mała zmiana technologiczna, której nikt wcześniej nie zauważał, bo kiedyś sam, kiedy chciałem naprawiać śmigła, to przygotowywałem żywicę, kupowałem wypełniacz, robiłem własny rodzaj szpachlówki, po czym musiałem je godzinami doważać, wiercić, wlewać żywicę do środka, robić nową powierzchnię, a po prostu można użyć poksyliny. Jeżeli rozwaliły ci się końcówki śmigieł, to najprawdopodobniej trzech wszystkich, więc wystarczy podzielić poksylinę na trzy równe kawałki, tak żeby nie trzeba było potem śmigieł wyważać. I obklejasz powierzchnię natarcia, tak jak ja tutaj obklejam deskę. Nie ma co się starać, żeby to było zbyt dobrze. Weźmiemy potem trochę wody na rękę i po prostu wygładzimy to bardzo łatwo i szybko. No właśnie, odrobina wody i genialnie wygładza się. Nie ma potrzeby potem obróbki. Trzeba tylko uważać, żeby nie zostawić zbyt cienkiej warstwy, bo ona będzie miała małą wytrzymałość mechaniczną, czyli nie rozciągamy tego tak, żeby było idealnie i nie było można poczuć różnicy pomiędzy starą powierzchnią a warstwą poksyliny, dlatego że wtedy jest prawdopodobieństwo, że to będzie poniżej dziesiątych części milimetra i nam po prostu odpęknie, a chcemy, żeby to na lata zostało. Ja tak naprawiane deski używam do momentu, aż nie wpadnę na jakąś większą rafę i dla mnie się to sprawdza i żałuję, że nie wpadłem na ten pomysł, kiedy naprawiałem śmigła, bo to jest naprawdę duża oszczędność w ilości pracy.